Ponad 170 prac z całej Polski zostało zgłoszonych do rodzinnego konkursu plastycznego Czas na bajkę. Konkurs odbywający się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka był propozycją nie tylko dla dzieci, a także dla ich rodzeństwa, rodziców czy dziadków. Celem miało być stworzenie dowolnej pracy prezentującej postacie bądź sceny z bajki, nowo wymyślonej bądź tej znanej. Jednym z organizatorów konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Połączyliśmy dwa elementy. Zarówno chodziło o rozwój wrażliwości plastycznej, jak i promocję czytelnictwa, ponieważ żeby narysować ilustrację, pracę do konkursu, konieczna była praca po pierwsze całej rodziny, czyli promowanie wartości, jaką jest rodzina sama w sobie. Po drugie, konieczne było przeczytanie bajki albo napisanie tej bajki samodzielnie całą rodziną. Spośród ogromnej ilości nadesłanych prac jurorzy musieli wybrać pierwsze, drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach. Bajka znana z literatury i bajka wymyślona. Decyzja, o czym przekonuje pomysłodawca konkursu, a zarazem szef konkursowej komisji Stanisław Szarek, nie była łatwa. Każda z prac bowiem zachwycała. Myśmy zwracali uwagę przede wszystkim na wyobraźnię, czyli to, co dziecko mogło narysować od siebie, bo były w zasadzie dwa takie etapy. Były bajki, które można było czytać i je w jakiś sposób zaprezentować, ale również były bajki wymyślone przez rodzinę, przez dzieci same. I w jednym i w drugim wypadku wyobraźnia jest zdecydowanie najważniejsza, góruje, no bo trzeba sobie wyobrazić zarówno postać, jak ona ubranie, jak w środowisko, w którym ona się znajduje. No nie jest to łatwe, od razu mówię, że nie jest to łatwe. Pomysłów na prace plastyczne młodym ludziom nie brakowało. Były formy przestrzenne, obrazy malowane akrylem i rysunki. Niektóre przedstawiały rzeczywistość w sposób realistyczny, inne zupełnie abstrakcyjny. A skąd pomysł? No, czytamy książki, interesujemy się takimi rzeczami. Mamy dwójkę dzieci w takim wieku. Zaproponowałam synkowi młodszemu, także zgodził się, chciał. Była praca wspólnie z rodzicami, także to było też takie integrujące do rodziny. Także u nas była bajka wymyślona o kurach, dlatego że mamy kurki własne. Dzieci chciały tak swojsko. A powiedz mi, co na tym rysunku się znalazło, jakbyś mógł opisać? Kwiatki i kule. No lasek, tak? Był taka przyroda. I plawa jest, tak? I nie. Chodzimy na zajęcia plastyczne do Domu Kultury i był plakat i również pan nam zachęcał do wzięcia udziału w tym konkursie. No i tak wzięliśmy. Dzieci same wymyśliły, same rysowały, wszystko same robiły. Ja tylko nadzorowałam. To był pomysł, inicjatywa córki. A myśmy tam w niewielkim zakresie pomogli jej. Bo mi się bardzo spodobał tytuł i miałam bujną wyobraźnię, co namalować. Namalowałam bajkę Avatar, legenda Aanga. Przedstawia postacie, które przedstawiają swoje żywioły. I nazwałam to prace baśniowe żywioły, żeby było związane z tym konkursem. Wszystkie nadesłane prace nagrodzone zostały dyplomem i drobnym upominkiem. Laureaci otrzymali nagrody m.in. zestawy materiałów plastycznych w walizkach, książki czy gry planszowe. Jednym z fundatorów nagród było Województwo Małopolskie. Tak, Województwo Małopolskie wspiera wiele działań skierowanych i adresowanych do naszych małopolskich rodzin. Te są, myślę, szczególnie wdzięczne i piękne, bo ozdobione przepięknymi pracami artystycznymi, wykonanymi wspólnie. I to, co już miałam dzisiaj okazję powiedzieć, największą wartością jest ten wspólny czas spędzony razem. Oczywiście te efekty też są wspaniałe i możemy je podziwiać, ale tak naprawdę każda ilość czasu przekuta w jakość tego spędzanego czasu jest wartością, która daje później bardzo dużo korzyści, które nawet jak nie są oddane tak natychmiast, to na pewno włożone do tej walizki życia bardzo procentują. A organizatorami 11. edycji ogólnopolskiego rodzinnego konkursu plastycznego Czas na bajkę było Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie i Stowarzyszenie Orion.